what I got and I got it good. Pamiętajcie, że fame przemija, a popularność kiedyś się kończy. Wszystko inne możecie kupić, prócz jednego. Szacunku. Szczególnie jeżeli jesteście kimś takim jak ja. Mam paru znajomych i kilka prawdziwych przyjaźni, takich jak Grzesio, który więcej czasu spędza na jedzeniu niż mówieniu. No i kocha kiełbasę, po prostu ją uwielbia. Albo Lenka, która całe życie szuka chłopaka, ale bezskutecznie. Jest tak nieogarnięta i wstydliwa, jak tylko się da. No i jest jeszcze Waligura, który udaje twardziela, ale ma gołębie serce. Tyle, że nie dla mnie. Ach, a teraz ona. Moja dziewczyna, Paulina, moja szkolna miłość. Szalałem za nią od kiedy pamiętam. Paulina to skromna, ciepła i niesamowicie mądra laska. No i ma też inne walory. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wszystkie dziewczyny tak na mnie patrzą. Cóż, tak się składa, że jestem szkolnym specjalistą od seksu. Tak, dobrze usłyszeliście. Ludzie proszą mnie o porady w temacie seksu. Oczywiście nie zawsze tak było, bo jeszcze tydzień temu moja szkolna rzeczywistość wyglądała nieco inaczej. Oj, Przemek, przecież się umawialiśmy. Żadnych kanapek z dżemem. Tak, wiem, ale tym razem kanapki robił mi tata i... Jak ja mam cię okradać z drugiego śniadania, skoro nie mogę go nawet potem zjeść? Przecież wiesz, że ja unikam cukru. Nie dbasz o mnie, Przemek. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. I popatrz na swoją koszulkę, Przemek. Jaki ty dajesz przykład innym uczniom. Szanuj się, chłopaku. Oto, co zostało znalezione w damskiej ubikacji. Zapewniam was oraz osobę, która zostawiła to, że nie uniknie kary. Z tego miejsca chciałbym także nadmienić, że specjalna komisja śledcza została już utworzona i zajmuje się szukaniem sprawcy. Najlepiej byłoby jednak dla nas wszystkich, żeby ta osoba ujawniła się tu i teraz i zaoszczędziła nam czasu na szukanie sprawy. W ogóle syrop z cebuli jest taki zajebisty. Nakładam go na noc na włosy i rano tak wszystko pięknie pachnie, że mówię wam, no. Teraz to ja już w ogóle dezodorantów nie używam. W sumie tak sobie myślę, że... O. Hajs. No nie wiem. Znalezione, nie kradzione. No, dokładnie. Myślę, że trzeba oddać woźnemu albo do sekretariatu. Ej, nie róbcie sobie żartów, oddajcie. No a skąd wiesz, że to twój? Bo znam jego numer seryjny. B506-321-21. Wow. Chyba ktoś tutaj lubi swój hajs. Dziwne, żebym nie lubił. Te cyferki jakieś takie zamazane. Niewyraźne. Sama nie wiem. Lenka, proszę, nie denerwuj. To moje! No i tak to się właśnie zaczęło. Paulina na szczęście uwierzyła w moją niewinność, ale w szkole poszła plota, że prezerwatywa była moja. Dyrektor natomiast przykładnie ukarał wszystkich za moje rzekome przewinienie i cała szkoła musiała wziąć udział w dodatkowych zajęciach, na których mieliśmy dowiedzieć się faktów. Niestety wyszło troszkę inaczej. Cześć. Ja nazywam się Janusz Barzant. Jestem tutaj na zastępstwo. A to są zajęcia z wiedzy o do życia w rodzinie. O, tak będzie łatwiej i poprawniej. Na lekcji nauczycie się zakładać
prezerwatywę na członka męskiego we wzwodzie. Niestety z braku środków i dofinansowania tych zajęć zamiast sztucznych członków będziemy używać bananów. Bardzo bym prosił o niejedzenie rekwizytów. Przepraszam. Paulina, chciałabyś mi pomóc, wiesz, zapomniałem jak to się robi. Co? Jasne. Dobra, zobacz. Najpierw trzeba znaleźć dobrą stronę, aha, żeby się rozwijało, tak? Teraz złapać tu i naciągnąć. Proste. To całkiem przyjemne. O! Proszę bardzo. I to jest wzorowe wykonanie zadania. Widać, że kolega zna się na rzeczy i wie, co tam robić. Pewnie, pewnie, że tak. Jutro natomiast zajmiemy się procesem zapłodnienia. Powiem nieco więcej o pszczółkach, kwiatkach, bocianach i kapuście. Koleżanka w białym, proszę o przygotowanie materiałów pomocniczych w postaci rysunków. No, widać, że ładnie rysuje. Ale ja... Co miałabym narysować? Przepraszam. A czy pszczoły są jadalne? Bo kapusta to okej, ja wiem, że jest jadalna. Bociany podobno też, ale no nie wiem, jak jest z tymi pszczołami. No, a co to ja jestem pszczołą, żeby wiedzieć? Wystarczyło kilka dni i cała szkoła już żyła plotką o mnie i o moich rzekomych dokonaniach. Nie zostało mi więc nic innego, jak tańczyć tak, jak mi grają, więc wszystkie popołudnia spędzałem na edukowaniu się. Oczywiście tylko z poważnych źródeł. Ale żeby nie było, sięgnąłem też po literaturę faktu. Ostatecznie zasięgnąłem wiedzy w internecie, a tam było jej bardzo, bardzo dużo. Kilka dni stałem się prawdziwym seksguru. Przynajmniej z teorii. Obiecuję, że są bez dżemu, sam robiłem. Zamknij się. Walą mnie twoje kanapki, Przemek. Ptaszki ćwierkają, że wiesz to i owo w tych sprawach. W tych? No... obzykaniu. Kto jeszcze używa tego słowa? Ja używam. Masz z tym jakiś problem? Nie no, spoko. A co do bzykanka, to coś tam wiemy. Okej. Okay. Słuchaj, byłem ostatnio z taką laską i ona dopiero po fakcie mi powiedziała, że wiesz... Że HIV? Jezus Maria, na co jak ja się zaraziłem? Co ja mam teraz zrobić? Po pierwsze, nie zaraziłeś, tylko zakaziłeś. Po drugie, używaliście prezerwatywy? Co? Nie, do tego to nawet nie doszło, ale wiesz... Całowaliśmy się. Góra, nie da się zakazić HIV-em przez pocałunek, nawet francuski. Chyba, że mieliście oboje pokaleczone twarze w środku czy coś. No to nie ma szans. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Ja wiem, że to wygląda fajnie i mówię z sensem, ale umówmy się, wiedzy na ten temat nie bierze się od obcego kolesia w męskiej ubikacji. Jak nie wiecie co i jak, idźcie do lekarza. Waligura widać tego nie ogarnia, ale życzę mu jak najlepiej. Dobra. Ale pamiętaj, jeżeli ktokolwiek się o tym dowie, to twoja twarz zamienia się w dżem. A ty nie lubisz dżemu. Dokładnie tak. Na razie. Wystarczyło kilka słów tu, kilka słów tam i mój biznes zaczął się rozkręcać. Kąpanie się w wodzie z octem nie jest antykoncepcją. Faceci też mają punktki. Krzyżączka, kiła, chlamydioza, przy pierwszym razie też można zajść w ciążę. Opryszczka, LGV, NG... Grzesiu, coś źle zrozumiałeś, że pomagam z kiełbasami. Odstaw czerwone mięso, jedz więcej ananasa, uwierz mi, będzie ci wdzięczna.
stary, musisz iść do lekarza. Jeszcze dzisiaj. APV, mięczak, świeżb. Trochę tego jest. A wystarczy po prostu używać prezerwatywy. Pewnie część z was zadaje sobie pytanie, do kogo tak naprawdę należała gumka, którą znalazł dyrektor. A to akurat jest bardzo ciekawe. Przemku, mój drogi, zawezwałem cię tutaj, bo doszły mnie słuchy, że w szkole odbywa się pewien proceder. Panie dyrektorze, oni tak po prostu zaczęli zadawać mi pytania i ja chciałem im na to wszystko... Ty mi się nie musisz tłumaczyć, naprawdę. Czyli nie będę miał kłopotu? Oczywiście, że nie. O ile oddasz mi 60% zysków? 10%. 50% i będę ci przysyłał panie woźne jako klientki. 20% i nie ma szans, że ogarnię woźnego. 40% i może twoi rodzice nie dowiedzą się o nieusprawiedliwionych nieobecnościach. A co pan powie na 30%, a wtedy nikt, w tym pańska żona, nie dowie się, że to była pańska prezerwatywa. Skąd? Ty wiedziałeś? Nie wiedziałem, ale teraz już wiem. Aha, i zwolnijcie tego pajaca od WDŻ. Wystarczy, że ja się tym zajmuję. I kto by pomyślał, że tak niewiele może dać tak wiele? Bo wystarczyło, żeby ktoś z tymi wszystkimi ludźmi po ludzku pogadał i nazywał rzeczy po imieniu, bez pszczółek i kwiatków, żenujących i krępujących rozmówek i domysłów. Bo o seksie trzeba gadać. I tyle. I wiecie co? Moja historia przypomina mi losy pewnego bohatera serialu. Ale sami się o tym przekonacie.